Krzysztof Pleszewski, właściciel tego pięknego miejsca, Sidor w Pięciogwiazdkowie. Chciałem zapytać się, skąd pomysł na taki biznes? Jak to się zaczęło? Jak zawsze w życiu dużo przypadku, ale jak zobaczyliśmy z żoną to miejsce, ten budynek 6 lat temu prawie, to stwierdziliśmy, że piękne miejsce i szkoda, że stoi w takim stanie, jakim zostaliśmy ten budynek i warto by było po prostu nad nim popracować. No i tak to się rozpoczęło. I ile te prace trwały, żeby uruchomić? Nad samym budynkiem hotelowym, w którym jesteśmy, ponad prawie 4 lata. Mhm. Bo to wszystko, no to budynek zabytkowy, bo to budynek z historią, bo trzeba było odtworzyć go z zewnątrz w takiej wersji, jak był przed wojną, a wewnątrz, jak widać, mogliśmy troszkę poimprowizować i stąd taka różnica pomiędzy zewnętrznym designem a wewnętrznym. A co takiego wyróżnia Sidorfa? No myślę, że na pewno to, że jest hotelem nie za dużym, butikowym, 27 apartamentów, że goście mają w stosunku do ilości pokoi dużą strefę relaksu, dużą strefę spa, cała strefa, która jest restauracje i to goście doceniają, czyli dla nich jest ważne to, że mają po prostu, no, że nie są przytłoczeni jakby ilością osób, tylko ilością powierzchni. A chciałem zapytać się, bo z tego, co tutaj mnie doszły słuchy, no to te piękne wnętrza to są głównie jakby zawdzięczają panu, tak? Tutaj głównemu architektowi wnętrz. Jak to jest? Nie, architekt oczywiście projektował, natomiast ja poprawiałem troszkę albo modyfikowałem to, co architekci narysowali i potem tak to jakby ewoluowało, no, w takim kierunku, jak dzisiaj widzimy. No tak, dużo takich rzeczy to takie pomysły zaczerpnięte gdzieś pewnie raz z głowy, bez jakichś miejsc, w których byłem i to wszystko się połączyło i tak to dzisiaj wygląda. Okej, dziękuję. To może przejdźmy się w takim razie po hotelu. Zapraszam serdecznie. No i tu jest ten pierwszy efekt wow. Przepiękna recepcja. No to lobby, tak jak zawsze, miejsce, w którym gość jest przez nas witany i stąd rozpoczynamy jakby całą podróż. Jeżeli chcemy opowiadać o hotelu, to jest takie miejsce chyba, albo na pewno najważniejsze. Gdzie jest cała paleta. Zrobione specjalnie, mamy dużo gości, którzy często siedzą w lobby albo w miejscach przy barze, więc wydaje nam się, że w każdym miejscu to powinno być dostępne. Zapraszam do restauracji. To jest część, gdzie przyjmujemy gości na śniadaniach i serwujemy bufet, inaczej szwedzki stół. A co to za drzewo jest tutaj na środku, w sercu? To jest drzewo oliwne, które dostałem w prezencie od moich przyjaciół z Włoch. Drzewo ma niecałe 300 lat, więc... To trochę jest najstarszy element w tym hotelu, prawda? Tak, to jest najstarszy element w tym hotelu. Hotel jest z 1899 roku. Także restauracja, w której się znajdujemy, to jest część przedwojenna i tak samo część, którą przed chwilą byliśmy, jak również bar, jak część lobby. I odtworzyliśmy ją w 100% ze zdjęcia, które było przed wojną. Aha. Tak ono wyglądało. Więc staraliśmy się, może nie w stu, bo podłoga i pewnie część ścian, ale sufit, ustawienie stołów jest odtworzone dokładnie tak, jak było. To jest część dobudowana i najbardziej lubiana przez gości, bo a, z pięknym widokiem, b, no jak zawsze wszyscy ciągną do takich ogrodów. To jest część, która ma otwierany, jak widzimy, dach, więc latem goście siedzą przy otwartym dachu. I słyszałem też, że podłoga podgrzewana, także tutaj... Specjalnie jest tak komfort zrobione, bo jesteśmy jednak na 700 ponad metrów nad poziomem morza, więc zima jest u nas prawie przez 5 miesięcy, a więc warunki nie sprzyjają jakby siedzeniu w ogrodach zimowych. A ta podgrzewana podłoga, dodatkowe lampy pozwalają nam utrzymać ten przez 12 miesięcy w roku. Menu słyszałem, że jest sezonowe, że zmienia się bardzo często, że wkładki macie też... Menu jest sezonowe, no i tu jest... Menu jest też zmieniane 4 razy w roku, albo nawet więcej razy. No nie chcemy zanudzić naszych gości, tak? Chcielibyśmy, żeby nas często odwiedzali, a jak chcielibyśmy, żeby tak pozostało, a tak się dzieje, no to musimy ich zawsze próbować czymś nowym zaskoczyć. A tutaj jakiś taki pokoik się schował? Tak, tu jest część, którą zrobiliśmy dla gości, którzy niekoniecznie wybierają z karty. To są wina kolekcjonerskie, albo takie, które goście niektórzy nas proszą, bo po prostu je piją i jak przyjeżdżają, to mamy dla nich je specjalnie odłożone. Je też potem serwujemy. Czyli takie paremeczki, można powiedzieć, winiarskie? Też. Oprócz takich standardowych, które mamy poza kartą, mamy też takie wina, które są odłożone do naszych gości i czekają. Tu mamy taką część, którą nasi goście często wybierają, prywatną salą konferencyjną, a
też z taką małą biblioteką. Tutaj dostarczamy im te, które sobie zamówią w restauracji. To jest projekt pana autorstwa? Tutaj? Tak, każda rzecz tutaj, tak w większości miejsc w tym hotelu. Próbowałem trochę, tak jak mówię, no, trochę tego ducha przedwojennego gdzieś wskrzesić, a też troszkę dać takiego poczucia, no jednak, luksusu. No i takie miejsce, jak mówiłem, że lobby jest najważniejsze, to oczywiście jest takie miejsce, które dokończymy przy, jak już dostaniemy się do środka, ale to jest wejście do strefy wellness and spa. No i miejsce, które jest w 100% odtworzone z przedwojennych podziemi i to jest takie miejsce, gdzie nasi goście, przynajmniej tak nasi goście twierdzą, że jest najlepszym miejscem w tym hotelu. Najczęściej, znaczy najbardziej lubią tutaj przebywać, bo ta strefa wellness rzeczywiście jest w porównaniu do, jak wspomniałem na samym początku, ilości pokoi bardzo duże. No i chyba pozwala im to na taki, a przynajmniej tak mówią, pełny relaks. To jest zdecydowanie dla mnie strefa. Widzę, że dobry sprzęt na Matrixie. Nasi goście uwag nie mają do tego miejsca, więc spokojnie można sobie trening zrobić. No i to jest nasza strefa wellness, także mamy... Widzę, że dla dzieciaczków coś płytszego. Tak. Basen sportowy, 15-metrowy, basen rekreacyjny z kilkunastoma stacjami do różnymi, które się oczywiście mieszczą pod wodzie, jeśli chodzi o relaks, jacuzzi, etc. Oczywiście jest też basen zewnętrzny, który teraz nie widzimy. Wykuliśmy to miejsce w skalę. Jesteśmy 8 metrów pod poziomem wejścia, 4 metry i 8 metrów w dół. O kurde. To jest lita skała. To ładne przedsięwzięcie wkopa się w coś takiego. Dużo pracy. Prawie rok pracy na całym spa. Wow. No ale efekt mam nadzieję, że jest wart tego. To jest 27 pokoi, 54 osoby. Każdy ma swój leżak, każdy ma swoje. Zaraz pójdziemy do strefy, gdzie są sauny. Te sauny mieszczą po 20 osób, a nie po 2 osoby, więc naprawdę każdy odpoczywa w takich warunkach, jakim moim zdaniem powinien każdy hotel pięciogwiazdkowy oferować. No i super. Zrobiliśmy zdjęcie karkonoszy i znajduje się przeniesione na kafle zdjęcie dokładnie z tej strony, którą byłoby widać, gdyby w tym miejscu były okna. To jest kilkumiesięczna praca firmy, która z nami wspólnie ten basen nie wykonywała. Ułożenia tego, jak naprawdę, to jest ogromna praca. Tu jesteśmy w tak zwanej wypoczywalni, takie standardowe pewnie. Lodopad to się nazywa tak naprawdę i to jest miejsce, które się wychodzi z saun, ale zapraszam, bo te sauny, tak jak widzicie, całe to miejsce jest dosyć niskie, ale odnowione. I tak wyglądały sklepienia tego miejsca, to są piwnice, które istniały. To jest oryginał, tak, na suficie? To jest 100% oryginał. Oczywiście odnowiony, odtworzony i też odrestaurowany pewnie w dużej stopniu, ale tak wyglądają części saun. Każda sauna jest taka, żeby każdy czuł się bardziej albo mocniej niż komfortowo. Ładna ta grota solna. I mamy saunę na podczerwień, tak? Saunę standardową. Standardową i mokrą. Prysznice wrażeń, co jest dzisiaj w większości hotelu standardem już. Myślę, że wszystko, co jest w tym hotelu, jest po prostu większe w porównaniu do ilości miejsc noclegowych albo do pokoi, które oferujemy, tak? I to był pomysł na ten hotel, czyli komfort, który tak trochę przenika w luksus. No i jesteśmy w tym miejscu, gdzie spotkaliśmy po raz pierwszy. Mam nadzieję, że po króciutko, ale próbowałem powiedzieć o A, historii, B, o tym miejscu. Jeżeli zainteresowałem, no to zapraszam do, jak powiem, szerszego i głębszego zwiedzania. Ja teraz idę do szefa kuchni, także tam mówiliśmy się też na rozmowę i na jakieś pewne gotowanie, mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wszystko. Do widzenia. Przyjemność, dziękuję bardzo.
Jeżeli inspiruje Was świat gastronomii i chcecie spotkać kolejne niezwykłe osoby, subskrybujcie. Słuchajcie, na deser udało mi się wyrwać Tomasza Czarnyckiego. Tomasz jest szefem restauracji Szyszka w hotelu Seydorf. Witam. Chciałem Ci, Tomku, zapytać, na czym polega fenomen tutejszej kuchni? Czy to jest kuchnia regionalna, czy to są regionalne produkty? Jak Ty do tego podchodzisz? Wiesz co, z kuchnią regionalną tu jest problem troszeczkę, aczkolwiek myślę, że jeżeli ktoś miał fajne przepisy stare z tego regionu, to jak najbardziej przyjmę. To jest troszkę taka mieszanka, ale wydaje mi się, że bardzo fajnymi produktami tutaj na Dolnym Śląsku jesteśmy coraz bardziej mogli się pochwalić w ogóle i używam ich w kuchni, czy sery, wina, nie wiem, piwa regionalne, to jak najbardziej. Sporo bierzemy z lasu, z okolic tutaj, tak, czyli czerpiemy grzyby, owoce lasu i w ogóle, bo to jest po pierwsze świeże i sezonowe, tak, czyli możemy sobie skomponować wkładkę na weekend z kurkami, powiedzmy, czy tam z nalewką z aronii, albo sos na bazie aronii, albo coś takiego, nie? A czego mogą u Ciebie goście spróbować? Wiesz co, wydaje mi się, że takiego prostego jedzenia na bardzo dobrych produktach i prostej osłonie. Widzę, że tutaj jakby wyjechałeś trolą. Co przygotujesz tutaj? Wiesz co, proste składniki sezonowe, czyli żurawina, kurka, do tego ser regionalny, kozi twarogowy. Delikatnie go zasmażymy, ale co, zaraz Ci przygotuję. Nie mogę się doczekać. Pawle, tak. Jak wcześniej wspomniałem, mamy coś regionalnego, troszkę otoczenia lasu, czyli kurki, żurawina, czatnej z czerwonej cebuli i do tego ser regionalny od naszego serowara Pańczyka, Sylwestra, bardzo uznany serowar w Polsce, notabene w połowie drogi do mojego domu, czyli okolice Krzeszowa, jadąc do pracy, zawsze do niego wstępują, zawsze coś tam idę, a Tomek, jeszcze twaróg, jeszcze to, więc jest fajnie. Rozgrzejemy sobie patelnię, daliśmy w tej chwili tylko olej. Wrzucamy sobie ten ser, nic nam się nie stało, jak on się rozpadnie, on jest twarogowy, jest kozi. Koziołek się nazywa, a twarogowy podpuszczkowy, więc delikatnie go skarmelizujemy. Dorzucimy sobie zaraz kurki, jak będziemy widzieć, że on już jest skarmelizowany. Czatnej wyłożymy sobie na spód. Czatnej z czerwonej cebuli, podlewamy go redukcją z wina, ocet, taka klasyka. Żurawina oczywiście piklowana. Czy on się przygryza jakoś z tym winem? Ile czasu taki? Wiesz co, to jest taka redukcja, myślę, że do godziny czasu jesteśmy w stanie to zrobić, tak? Żeby to było ten, aczkolwiek im dłużej, tym lepiej. Tylko wiadomo, że nie może przyżyć, musi się fajnie skarmelizować, nie? To tutaj musimy tego pilnować, nie? Teraz rzucimy sobie kureczki. Detalnie. Już zaczyna nam skwierczeć. Dobrze. Żurawinę oczywiście piklujemy sobie u nas, tak? W takiej słodkiej zalewie. Kurki oczywiście z okolicznych lasów. Mam zaprzyjaźnionych zbieraczy, że tak powiem, albo sami zbieramy. Ostatnio byłem rano na małym spacerze, no to wiaderko opieńków, nie? Oczywiście wszystkie skrobaliśmy w ogóle. Czyli zanim przyjdziesz do pracy, to tak, najpierw idziesz po sery, później parkujesz gdzieś tam, nie wiem, kilometr pod hotelem, idziesz tak grzyby. Nie, wiesz co, raczej odstawiam sery, przychodzę na kuchnię, przybieram się gdzieś tam w jakieś buty i do lasu, nie? Tak. To jest fajne, bo no, troszkę spokoju, nie? Ciszy, nie mam telefonu, nie ma zasięgu, co jest piękne i w ogóle można się wyłączyć, nie? Potem wracam, no i produkcja, tak? To jest to. Okej. Okay. Już nam się zaczyna karmelizować, kurki nabierają aromatu. Dobrze, ser, tak jak wspomniałem, bardzo fajny i coraz więcej tego jest, coraz więcej sera jest w restauracjach u nas i coraz więcej regionalnych serowarów. Teraz dodamy sobie masła na sam koniec. Zobacz, można z fajnych sezonowych produktów i dobrego produktu pod względem sera zrobić coś prostego, lokalnego i smacznego. Więc jak wspomniałem Tobie wcześniej, jakby ktoś miał jakieś fajne, stare przepisy z tego regionu, to ja z bardzo miłą chęcią się z nimi zapoznam, bo jest bardzo ciężko znaleźć w ogóle w jakichś książkach jakiś przepis tutaj z tych okolic. Nie? Dobrze, Pawle, a powiedz mi, czy ty kiedyś jadłeś potrafę z Dolnego Śląska w takim razie?
Dolny Śląsk. Wiesz co, Dolny Śląsk kojarzy mi się na przykład z plackiem ziemniaczanym, który tak jak standardowo gdzieś tam w Mazowieckim robi się na tłuszczu. Tak ja pamiętam, że kiedyś zamówiłem w restauracji plackiem ziemniaczanym, gdzie on był właśnie był bardziej taki gówniasty niż chrupki. Jak oni mi później wytłumaczyli, to nie smaży się go na oleju, tylko po prostu w takiej blaszce. Aha, to jest. I ma taką inną strukturę. Więc jakby, o, jak ładne. Zobacz, prosto robiliśmy to parę minut, ale wow. Masz las z kozim serem na talerzu. Ależ to ładne. Zabieram się, Tomaszu, za konsumpcję. No, jestem ciekaw twojej opinii na ten temat. Jeszcze kurka tutaj musi się zmieścić na tym. Bardzo ciekawe przeżycie. Prostota wydaje mi się, że się obrania w tym przypadku. I jakość produktu, to co mówiłeś, tak. Nie? Na co stawiacie. Super sprawa. Tomaszu, to była ogromna przyjemność. Dzięki bardzo. Bardzo miło.